Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym poradniku z serii Od Zera do Fioleta. A dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie radziecki czołg ciężki 10 poziomu, obiekt 277. Zanim przejdziemy sobie do bitew, omówimy sobie podstawowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o tym czołgu. Zaczniemy sobie na początek od samej załogi. Ja w tym przypadku mam akurat wyszkolone prawie dwie umiejętności, na dowódcy już prawie trzecią. Po kolei. Na pewno musimy mieć szósty zmysł, jest to na pewno podstawowa umiejętność, którą każdy powinien mieć na swoim czołgu, szczególnie 10 poziomu. Kolejna to mentor, dodają dodatkowe punkty doświadczenia dla całej załogi oraz braterstwo broni. Ja akurat w tym przypadku szkolę i w przypadku każdych załogantów polecam także. Jeżeli chodzi o celowniczego, mamy tutaj wyznaczony cel. Wydłuża on właśnie o 2 sekundy czas, przez który wybrany pojazd przeciwnika jest widoczny. Czyli na polu bitwy pojazd, który zostanie wykryty, będzie o 2 sekundy dłużej dla nas widoczny. Kolejne to strzał z biodra. Poprawia naszą celność podczas ruchu oraz manewrowania. Na pewno bardzo się przydaje, ponieważ to działo jest troszkę dosyć niecelne. Czołg jest dość szybki, dlatego będziemy mieli dużo okazji na to, aby postrzelać w ruchu. Następnie mamy kierowcę. W tym przypadku ja mam jazdę terenową. Poprawia ona naszą manewrowość po miękkim terenie i zmniejsza opór gruntu, co na pewno bardzo się przydaje. Szczególnie, że ten czołg jest ciężki i będziemy mieli do czynienia z czołgami średnimi, ponieważ jest on szybki. Będziemy raczej starali się jechać w miejsca, w których napotkamy czołgi średnie, dlatego objeżdżanie wolniejszych od nas pojazdów na pewno będzie najczęstszym przypadkiem w bitwie. Kolejne to hamowanie sprzęgłem. Tutaj zwiększa się prędkość obrotu pojazdu. Umiejętność ta pozwala na to, aby szybciej obracać naszym pojazdem. Przydaje się to na pewno bardzo, na przykład podczas robienia sidescrapa w bitwie. Będziemy po prostu lepiej mogli go wykonać o wiele szybciej. Następny załogant to ładowniczy. W tym przypadku mamy akurat bezpieczne magazynowanie. Zwiększa ono odporność magazyna amunicyjnego podczas strzałów. Akurat w tym czołgu pada amunicja dosyć często, dlatego każdemu polecam, aby wyszkolić tę umiejętność. Na pewno zmniejszy ona uszkodzenia tych właśnie modułów. Desperat jako kolejna umiejętność. Przyspiesza ona ładowanie naszego działa, które wynosi ponad 10 sekund. Co nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem, ale na pewno przyda się ta redukcja do minus 10% dodatkowa. Następna to będzie desperat, przyspiesza ona ładowanie działa, jeżeli pojazd ma mniej niż 10% wytrzymałości i bardzo na pewno się to przydaje, ponieważ przeładunek w tym czołgu wynosi ponad 10 sekund, co nie jest jakimś rewelacyjnym wynikiem i myślę, że dodatkowa redukcja naszego przeładunku będzie na pewno bardzo przydatna. To tyle jeżeli chodzi o załogę. Teraz omówimy sobie nasze wyposażenie. Ja w tym przypadku nie mam na trzecim slocie niczego zamontowanego, ale na pewno każdemu bardzo polecam, aby zamontować sobie mechanizm dosyłający. Ja akurat w tym przypadku mam ten, który można było zdobyć z nagród, tak zwany ulepszony. Porównywalny jest on z tymi za obligacje, jeżeli oczywiście kupimy sobie ulepszenie za 3 miliony kredytów, wtedy będziemy mieli tak mocne jak te za obligacje. Ja właśnie mam w przypadku tutaj mechanizm dosyłający i zmniejszał nasz przeładunek do minus 10%. Następne to system naprowadzania, czyli zmniejszenie naszego celownika. Na pewno poprawi naszą celność w ruchu, jak i w miejscu. A na trzecim slocie każdemu bardzo bym polecał stabilizator pionowy, ponieważ to działo jest bardzo niecelne, szczególnie z dalekich odległości. Mimo, że mamy tutaj 0,36 celności, to i tak nie jest to jakaś rewelacyjna wartość, a to działo jest o wiele bardziej niecelne niż nam się wydaje. Dlatego myślę, że dodatkowy moduł tutaj poprawiający celność na pewno polepszy nam grę i będzie ona po prostu bardziej przyjemna. Trzecią sprawą będą pociski. Ja w tym przypadku mam 15 pocisków przeciwpancernych, 15 pocisków hit i 5 pocisków odonkowo burzących. Jeżeli będziemy pojedynkować się z samymi dziesiątkami, prawdopodobnie będziemy korzystać tylko z amunicji premium, ponieważ ta penetracja na pocisku podstawowym wynosi niestety tylko 265 mm, co nie jest niestety wystarczające w większości przypadków.
Co najwyżej na czołgi średnie nam wystarczy, ale już z bardziej opancerzonymi maszynami, takimi czołgami ciężkimi lub niszczycielami, niestety może to być zdecydowanie za mało. Na pociskach przeciwpancernych mamy aż 340 mm, co zdecydowanie nam wystarcza, choć powiem, że z tą celnością działa. Często zdarza się rekoszytować inne pojazdy nawet od boku, co jest bardzo zadziwiające, dlatego dokładne celowanie w tym czołgu jest wymagane, jeżeli chcemy zrobić naprawdę dobry wynik i na pewno polepszy to nasz styl gry. 5 pocisków od onkoł burzących, w razie czego na jakieś słabsze, mniej opancerzone czołgi. Zdarzają się nawet często bitwy, w których zostajemy sami z kilkoma sojusznikami na więcej pojazdów, które są mniej opancerzone, dlatego też czasami zdarza mi się z nich korzystać i na pewno polepsza to nasz rezultat końcowy. Ostatnią kwestią będą materiały eksploatacyjne. Tu w tym przypadku ja ładuję aż dwa zestawy naprawcze. Dlaczego tak? Zamiast gaśnicy. A to dlatego, że ten czołg prawie nigdy się nie pali. Uważam, że dwa zestawy naprawcze są tutaj kluczowe. Będziemy dosyć często mieli zrywaną gąsienicę. Wszystkie strzały prawie w bok, które tutaj lecą w ten pancerz, który oczywiście jest warstwowy, lecą w gąsienicę i będziemy dosyć często mieli ją zrywaną. W dodatku te kółka, które tutaj są całkiem z przodu, dosyć łatwo zostają zrywane i dostajemy tam razem z uszkodzeniami, dlatego czołgi średnie typu Leopard albo TVP, czeski, dziesiątka magazynek, będą po prostu nas tutaj ładnie doić. Dlatego ja uważam, że dwa zestawy naprawcze będą niezbędne, w szczególności z amunicją, która tutaj dosyć często pada, oraz na przykład silnikiem, który też bardzo często mi się zdarzył uszkodzić. Myślę, że to będzie po prostu najlepszy wybór. Oczywiście ładujemy sobie jeszcze małą apteczkę. Myślę, że ona wystarczy, choć zdarzają się sytuacje, w których kiedy artyleria nas uderzy, to niestety zabija kilku załogantów, nie tylko jednego. Dlatego jeżeli ktoś woli, może sobie załadować tutaj dużą. Ja osobiście uważam, że mała nam zdecydowanie wystarczy. Ładujemy sobie oczywiście dyrektywę. Do zmniejszenia naszego przeładunku działa o 2,5 sekundy, co daje nam łącznie minus 12,5 do samego przeładunku i łączny czas naszego ładowania to jest 10,5 sekundy niecałe, co myślę, że jest bardzo fajnym wynikiem i będzie się nam naprawdę przyjemnie tym czołgiem grać. Dlatego my teraz przyjdziemy sobie do pierwszej bitwy i zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Mamy pierwszą mapę, jest to granica Imperium, losowanie z ósemkami, bardzo korzystne dla nas. Zobaczymy, co w tej sytuacji uda nam się zrobić. Mamy tutaj bardzo dużo czołgów ciężkich oraz średnich, mało czołgów lekkich, tylko dwa niszczyciele czołgów. Będziemy się głównie pojedynkować z ósmymi tierami, jak widać. Mamy tutaj też przeciwnego 277 i 60 TP. Przeciwnego 277 i 60 TP. My kierujemy się oczywiście na lewo. Ja na początek będę się kierować tutaj. Myślę, że na pozycji H3 można bardzo fajnie grać na wieżę. Zobaczymy, co w tym miejscu uda nam się zrobić. Nasz pancerz jest naprawdę rewelacyjny, w szczególności gdy gramy nim na wieżę i gramy pod sidescrapem. Naprawdę jest on rewelacyjny i potrafi naprawdę dużo odbić. Nawet więcej niż my jesteśmy w stanie zadać uszkodzeń. Dlatego zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jedziemy sobie na tą pozycję. Bardzo ważne jest w tym czołgu, aby mieć wsparcie. Jeżeli jedziemy gdzieś bez wsparcia, praktycznie giniemy w mniej niż minutę. Jesteśmy po prostu bardzo szybko rozstrzeliwani. Ten czołg nie jest aż tak wytrzymały, jak nam się to może wydawać. Mamy tylko 2200 punktów wytrzymałości, co niestety jest małym wynikiem. I dwa strzały od większego niszczyciela powodują, że lądujemy w garażu. Dlatego nie ignorowałbym tego faktu i nie grałbym tym zbytnio agresywnie, chyba że mamy do czynienia tylko z czołgami średnimi. Pojawiła się VK-101P.
Ja sobie podjadę trochę bliżej, ponieważ będę chciał zadać jakieś uszkodzenia. Jest to tylko ósemka, dlatego myślę, że nie musimy się aż tak obawiać. Zrobimy sobie sidescrapa. Niestety nie przebiliśmy jej, ale zaliczyliśmy dwa odbicia, jak mogliście zresztą zauważyć. Czekamy sobie, aż się wysunie pierwsza. Oj, niestety pechowy strzał. Nie udało się trafić w policzka tej fałki. Wszystko leci po jarzmie praktycznie. Jak widzicie, to działo jest dosyć niecelne. O, teraz przebijamy za 505 uszkodzeń. Dostajemy o dziwo z amunicji onokowo-burzącej, co jest dosyć zaskakujące w przypadku fałki. Ale myślę, że nie mają oni innego wyboru, poza tymi pociskami właśnie. My czekamy sobie chwilę. Sytuacja nieciekawie tutaj wygląda, ale my na razie skupiamy się na tych dwóch czołgach. Możemy zrobić na nich bardzo łatwy damage, a z naszym pancerzem naprawdę wyjdzie to fenomenalnie. Robimy trzeci strzał. Ja oczywiście cały czas celuję w policzka. Na amunicji podstawowej nie byliśmy w stanie tam przebić, ale na pociskach hit już jak najbardziej. Czekamy na kolejny. Na kolejne wysunięcie się. Pojawiliśmy się. Fałka 101P nie ma aż tak dobrego kamuflażu, aby nas przechytrzyć i po prostu strzelić w nas na ślepo. Jak widać, pojawia się za każdym razem, kiedy próbuje strzelić. Myślę, że nie będziemy tutaj stać za długo, ponieważ takie ciągłe ostrzeliwanie nas pocisków onokowo-burzących, no niestety nie skończy się ostatecznie dla nas dobrze i po prostu za szybko padniemy. Ale mam nadzieję, że uda mi się zrobić jeszcze jeden strzał. Mamy na razie niecałe 2000. Sytuacja jest wyrównana bardzo. Na razie bitwa jest wygrana. Zobaczymy, jak dalej się to potoczy. Musimy oczywiście uważać na te niszczyciele czołgów. Ja oczywiście mógłbym wyjechać na te dwie fałki, ale nie chcę jeszcze aż tak ryzykować. Oj, niestety nie przebiłem. Nie chcę dostać kolejnego pocisku onokowo-burzącego, dlatego trochę skończę z scrapem, póki nie przeładuję. Niestety stanie w tym miejscu nie będzie w dużej mierze dobrą decyzją. Ja pomogę naszemu STB-1. Bardzo dobrze, że mamy tutaj wsparcie. Niszczymy, redukując lufy, pierwszą fałkę 101P, która była na strzał. I za chwilę zajmiemy się drugą. Na szczęście strzela ona już z amunicji podstawowej. Z naszym pancerzem niestety nic nam nie zrobi. Dla nas oczywiście na szczęście. My oczywiście chcemy zajechać te tutaj czołgi, ponieważ nasi sojusznicy jeszcze nie zdołali im nic zrobić. Naprawiamy sobie gąsienicę. Nie lekceważymy, STB-1 jest naprawdę bardzo dobrym czołgiem, jeżeli chodzi o szybkostrzelność. Dlatego nie chcę zostać przez niego tak łatwo zniszczonym. To był dosyć kiepski strzał. Ja bym chciał tego 60TP tutaj zajechać. Mam nadzieję, że teraz strzelił. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zadajemy mu kolejny strzał. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jeden oddać. Dokładnie, robimy tym sposobem 3800 uszkodzeń, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem i nasza bitwa okazuje się zwycięska. Przejdźmy sobie teraz do wyników końcowych.
A oto i wyniki końcowe. Tak prezentuje się nasz wynik. Stalowa ściana, 3800 uszkodzeń oraz zwycięstwo. Niestety wyszliśmy na minusie, jeżeli chodzi o kredyty. Minus 76 tysięcy, ponieważ wystrzeliłem się praktycznie z całej amunicji premium, co spowodowało, że jesteśmy na minusie. Ale mimo wszystko przejdziemy sobie do drugiej bitwy. Ja oczywiście uzupełnię sobie tą dyrektywę na szybszy przeładunek. A my udajemy się już do drugiej. Kolejna mapa to stepy, tym razem losowanie z samymi dziesiątkami. Mamy tutaj bardzo dużo czołgów średnich, jak widać. Dwa czołgielki i aż trzy artylerie, co jest bardzo złą wiadomością dla nas. Niestety będzie tu bardzo duże utrudnienie podczas bitwy i nie jest to dla nas dobra wiadomość. Mamy po dwa czołgi ciężkie po obu stronach. My jesteśmy czołgiem bardziej mobilnym. Ja nie polecałbym jechać tutaj na flankę ciężkich, ponieważ tam artyleria najwięcej strzela i tam stoją niszczyciele czołgów, które tutaj sobie kampią przy J2 za krzaczkiem. Dlatego nie chcę niepotrzebnego ostrzału dostać. My się kierujemy na lewo. Ja kieruję się do tego wgłębienie tutaj na C9. Mamy twardą wieżę. Artyleria nie ma tutaj większego przestrzału, dlatego myślę, że nie będzie to tak duży problem, aby się tam schować. Oczywiście musimy jechać ze wsparciem, na to właśnie liczę. A to dlatego, że ten czołg bez wsparcia niestety sobie tam nie poradzi. Wystarczy, że wyjadą na nas dwa czołgi średnie i jest po nas. Dlatego ja liczę na to, że my sobie tam poradzimy. Z naszym T-62A. Batchat raczej jeszcze nie przeładował. Oj, niestety przeładował już. Obiekt 140. Był to jeden z bardziej kiepskich strzałów. Kontujemy się. Oj, niestety nas tutaj zajechali. Nie spodziewałem się, że aż tyle ich tutaj wyjedzie naraz. Na szczęście używamy naszego pancerza. Oj, niestety artyleria nas tutaj dość mocno rąbie. Chyba nic nie zrobimy już więcej. Dosyć zaskakujący zwrot akcji. No i niestety kończymy tą bitwę. Zrobiliśmy tylko jeden strzał. Wszystko dlatego, że czołgi przeciwnika były tutaj o wiele szybciej i po prostu zajęły tą miejscówkę przed nami. Gdybyśmy tam wyjechali, prawdopodobnie nie zrobiliśmy nic, ponieważ były tam aż trzy czołgi średnie. Myślę, że ta flanka jest tutaj przegrana. Tak wygląda druga bitwa, niestety gorsza, ale przejdziemy sobie do kolejnej. Dlatego widzimy się w kolejnej bitwie. Tak wygląda druga bitwa, zwycięstwo. Niestety nie udało nam się zrobić więcej niż jednego strzału. Jest to jedna na pewno z gorszych moich bitew, ale my pojedziemy jeszcze jedną. Zobaczymy, co tym razem nam się trafi. Mam nadzieję, że nie skończymy zbyt szybko. Ładuję sobie oczywiście jeszcze raz dyrektywę i możemy ruszać do kolejnej. A oto i trzecia mapa, Elhalów, losowanie z samymi dziesiątkami. Mamy tutaj aż trzy czołgi lekkie,
mamy 5 niszczycieli czołgów, mamy bardzo dużo czołgów średnich znowu i tylko po 2 czołgi ciężkie. Jesteśmy oczywiście po tej lepszej stronie, moim zdaniem. Jedziemy sobie oczywiście na B3, konkretnie B2. Będziemy z tamtej pozycji starali się po prostu te czołgi średnie, które tutaj wyjadą, ostrzeliwać oraz czołgi ciężkie, mam nadzieję, że jakieś się trafią, które będą przejeżdżać właśnie tą linią. No i zobaczymy, jak sytuacja się potoczy. My jedziemy tam. Ładujemy pociski przeciwpancerne tym razem. Wystarczą one, aby przybijać czołgi z boku, dlatego nie musimy się o penetrację zbytnio przejmować. Udajemy się na naszą pozycję. Jesteśmy właśnie jednym z szybszych czołgów, moim zdaniem, w tej bitwie, dlatego będziemy tam jednymi z pierwszych. Mamy na szczęście tylko jedną artylerię, w dodatku taką, która zadaje mniej uszkodzeń, dlatego nie będziemy zbytnio przez nią torturowani. Ja jadę już na tą pozycję. Niestety dostaliśmy pewnie żarówkę, a tak dokładnie przez naszego przeciwnego kołowca. Leopard po naszej lewej. Ten 277 tutaj wyjechał niestety. Był prędzej. Pojawił się dosyć szybko. Niestety ding. Cofamy się. IS-7, nie, to jest Rino Cironte. Zadajemy mu strzał w bok za 500 uszkodzeń. Musimy uważać na tego 277. Nie będziemy go aż tak ignorować. Dlatego nie będę się już aż tak wysuwać na te czołgi średnie tam, ponieważ on będzie tutaj cały czas się na nas skupiać. Na szczęście tym razem się nie wysunął. Mam nadzieję, że te czołgi średnie się jeszcze raz wysuną tutaj, przed nami. Skupiamy tą uwagę na tym 277. On co chwilę tutaj strzela, a ja oczywiście mogę dostać, tak jak wcześniej, znienacka praktycznie. Ten E50M próbuje robić sidescrapa, co oczywiście jest dobrą opcją, ale nie najlepszą, ponieważ ten czołg nie ma aż takiego pancerza, żeby się od wszystkiego dingać. Obiekt 277 przed nami. I oczywiście uważam, on jest na nas cały czas skupiony praktycznie i na czołgach, które tu są razem z nami. Nie przebiłem niestety. Było tylko skrawek widać, dlatego jest rekoszyt. Teraz go przebijamy. Wystawał skrawek boku wieży, dlatego daliśmy radę się tam wbić. Oczywiście chwilowo nie wyjeżdżamy. Ten 277 będzie dużym problemem. Dlatego ja nie chcę aż tak ryzykować. Nasz UDES ma dużo wytrzymałości. Ja myślę, że moglibyśmy podjechać trochę bliżej. Zjedziemy sobie tutaj, ponieważ nie chcę aż tak tutaj siedzieć w jednym miejscu. Myślę, że powinniśmy się pozbyć tych czołgów, które tu są. FV przed nami. Myślę, że powinniśmy go bardzo szybko zdjąć, a to dlatego, że jest on niebezpieczny tutaj dla nas. Dosyć bardzo nawet, bym powiedział. Leopard pewnie pojechał właśnie z tej strony. A jednak jest. Obiekt 277. To był dosyć głupi wyjazd, ale liczyłem na to, że tylko te dwa czołgi tutaj będą. Nie wysuwamy się drugi raz.
Możemy zostać zdjęci na jeden strzał przez tego FV-a, dlatego nie chcę aż tak ryzykować. Musimy też uważać na czołgi, które tutaj są na górce. One też mają na nas jakiś przestrzał. Widzę, że niestety tutaj te czołgi nie mają aż takiej wytrzymałości, aby się wysunąć, dlatego będę musiał pewnie ja to zrobić. Zrobię tego sidescrapa, tak aby go zdjąć i zebrać mniej, niż bym się wysunął, pokazując dolną płytę. Oj, niestety miał on pocisk przeciwpancerny i po prostu mnie przebił za 1000. To było dosyć niefortunne. Artyleria może tu strzelić, nie wysuwam się chwilowo. Mam nadzieję, że ten kołowiec nam tutaj podświetli te czołgi, które są na górce. Pojawia się FV. Celujemy dokładniej 450 uszkodzeń. Ładujemy sobie. Dopóki nie przeładujemy się, nie wysuwamy. Tu także jest Badger. On może nas dobić. Ma tutaj przestrzał. Pojawia się Badger przed nami, ale jest dosyć daleko. Trafiamy go w dolną płytę. Troszkę szczęścia tu było, ale w sumie my też dobrze przycelowaliśmy. Pojawia się po raz kolejny. Mam nadzieję, że mamy na niego przestrzał. Mamy, ale nie przebijamy go. Liczyłem na to, że go tam przebije, ponieważ jest on inaczej skontowany. Jest on niżej niż my, dlatego pancerz nie ma już takiego efektu. Na szczęście nasz kołowiec dobrze tam spotuje te czołgi i co jakiś czas one się tutaj pojawiają, przez co możemy zadać uszkodzenia bez wykrycia. Z naszą wytrzymałością, która jest bardzo mała, już na pewno się to przyda. Dobijamy tego leoparda. Mieliśmy szczęście, że artyleria akurat nie trafiła w nas. O, pojawia się przeciwny FV. Ja bym chciał mu jeden strzał oddać. On teraz jest na przeładunku akurat. I zadajemy mu jeden strzał. Myślę, że jak następnym razem się wysunie, to akurat już będzie przeładowany. My tak samo. Niestety artyleria go dobija. Naszego UDS-a. Znajdujemy się w dosyć kryzysowej sytuacji, dlatego że ten FV może nas tutaj zniszczyć, a ten 277 może sobie podjechać tutaj i nas zajechać po prostu. Ja zmieniam tą pozycję. Nie chcę po prostu aż tak szybko zginąć. Dosyć głupio się tutaj wysunąłem, ale my udajemy się tutaj. Może go trochę zaskoczymy. Głupim decyzją byłoby tutaj zostać, ponieważ ten 277 właśnie mógłby tutaj nas zajechać. Ja tutaj sobie, licząc na to, że ten kamień zasłoni i tylko wieżę będzie wystawiać, po prostu poczekam na tego FV-a. Jak tylko dostaniemy żarówkę, to po prostu się wycofujemy, już się nie wysuwamy, bo ta artyleria będzie tutaj w nas trafiać. Dobijamy tego FV-a i chowamy się po prostu jak najszybciej. Artyleria wystarczy, że trafi obok i jest po nas. My możemy już być z sidescrapem przygotowani tutaj. Dobijamy ładnie 277. Na szczęście zrobił głupi błąd, ponieważ zamiast zrobić sidescrapa, po prostu wyjechał na nas i zatrzymał się za późno. Czekamy sobie chwilę,
Artyleria pewnie będzie myślała, że my wyjedziemy tutaj. Dlatego poczekam chwilę. Raczej nic już tutaj nie przyjedzie pod ten sektor D1. Dlatego myślę, że możemy tam podjechać. Te niszczyciele raczej stoją w bazie typu Badger albo STRV. Są dosyć daleko od nas, dlatego raczej nas tutaj nie trafią. Potrzebowalibyśmy czołgu, który by nam po prostu podświetlił te czołgi przeciwne, ale niestety wszyscy, jak widać, mają mało wytrzymałości. Jeżeli po prostu bitwa się nie rozwinie zbytnio, to ja tam pojadę. Oczywiście zjedziemy sobie tutaj w dół. W sumie myślę, że możemy zrobić to teraz, ponieważ zostały same niszczyciele, a ja jestem jedynym szybszym czołgiem. Dlatego podjedziemy sobie tam. Jeżeli podjedziemy od tej strony góry, to po prostu nie dostaniemy ostrzału od artylerii. Może ona być tutaj, ale te kamienie będą nas zasłaniać. Oczywiście Skoda może być gdzieś w tych rejonach i będzie miała z tej pozycji gdzieś tutaj na nas przestrzał. Dlatego ja aż tak bym nie ryzykował i nie pojadę aż tak daleko. Nie chcę zginąć w dosyć oczywisty sposób. Szkoda, że niestety nie wiem, gdzie jest artyleria. Byłoby to bardzo przydatne dla mnie. Ostatnio było widoczna gdzieś tutaj, ale na pewno zmieniła pozycję. Co niestety utrudnia nam całą sytuację. Pojawia się Badger. Wycofujemy się, dlatego że artyleria może być nawet tutaj. Zmienić pozycję i po prostu strzał obok nas wykończy. Dostaliśmy uszkodzenia po asyście. TVP dostaje strzał i zostaje wykończony na szczęście. Ja raczej już tutaj nie wyjadę od tej strony, dlatego że ten Badger się mnie spodziewa, dlatego ja wyjadę od H4. Zaskoczymy go trochę. Oczywiście STRV może być tam przed nami. Tam gdzieś w tych rejonach. Tutaj wystawać. Tu są krzaki. Gdzieś w tym miejscu, dlatego po prostu go nie zobaczymy, jeżeli tylko nas zniszczy. Musimy mieć to na uwadze. W ten sposób możemy objechać tego Badgera. O, dokładnie. Niestety nie przebijamy go. Wycofujemy się. Liczymy, że nasza artyleria, o dokładnie, dała nam trochę wsparcia. Mam nadzieję, że nasz STRV tutaj będzie miał przestrzał i po prostu go zniszczy, tego Badgera. Jeżeli bardziej się tutaj wysuniemy, o, na szczęście wiemy, gdzie jest artyleria, właśnie o tym chciałem wspomnieć, że jakbyśmy się bardziej tu wysunęli, to byśmy po prostu zginęli. Oj, niestety wystawał skrawek i zostajemy dobici. Szczerze się tego trochę nie spodziewałem. Mam nadzieję, że bitwa będzie wygrana. Te czołgi już mają znaną pozycję, bo pojawia się STRV kolejny. Artyleria też tutaj pomaga. Bardzo fajnie. Tak wygląda trzecia bitwa. Wynik to był 3700 około. Myślę, że też bardzo fajny, mimo że na początku samej bitwy straciliśmy bardzo dużo wytrzymałości od niszczycieli artylerii samej, to i tak myślę, że wynik jest naprawdę dobry, zadowalający. Widzimy się przy wynikach końcowych, mam nadzieję, że będzie zwycięstwo. A oto i wyniki końcowe. Bitwa okazała się zwycięstwem. Zrobiliśmy 3700 uszkodzeń, łącznie z asystą 4500 około. Tak wygląda bitwa trzecia, a my udamy się już do czwartej i ostatniej. Mam nadzieję, że tym razem trafi się równie dobry, a może i lepszy wynik. A przede wszystkim inna mapa, taka miejska, tak aby po prostu bardziej pokazać, jak ten czołg sprawuje się pod sidescrapem. Jest to na pewno bardzo ciekawy aspekt, który warto było pokazać, a jest to jedna na pewno z najsilniejszych stron tego czołgu, którą w ostatnim czasie odkryłem. Dlatego myślę, że tym razem trafi się taka owa mapa, aby po prostu przedstawić, co ten czołg potrafi. Dlatego udajemy się do czwartej bitwy i zobaczymy, co tym razem nam się przytrafi.
Kolejna bitwa to Karelia, losowanie z dziesiątkami. Mamy tutaj bardzo dużo czołgów średnich i ciężkich. 5 czołgów, które są dobrze opancerzone, poza typem 5 heavy oczywiście. Mamy jeden czołg lekki, po 2 niszczyciele czołgów. Jest to, myślę, dobry skład. Nie mamy aż za dużo tych czołgów ciężkich, dlatego nie będziemy mieli większych problemów, żeby robić uszkodzenia i grać bardziej agresywnie. Ja oczywiście udaję się tutaj na A0. Nie mamy artylerii, dlatego zajmiemy sobie świetną pozycję, moim zdaniem, na A0. Tam po prostu będziemy w stanie grać na wieżę bardziej, wykorzystując ten krzak, który się tam znajduje, po prostu robić uszkodzenia. Ładuję sobie teraz pociski hit, ponieważ pierwszymi czołgami pewnie będą ciężkie, które napotkam. Kołowiec dosyć szybko manewruje i jeździ wokół mapy, dlatego ciężko będzie mu zadać uszkodzenia. A my jedziemy sobie do przodu, po prostu przed nami. Przed siebie. Jedziemy sobie bardziej tej tutaj właśnie przygranicznej strony, dlatego że jeżeli podjedziemy bliżej, będziemy tutaj narażeni na strzał. Pojawia się STB-1. Dosyć zaskakujący widok, ponieważ czołgi średnie raczej nie jeżdżą tutaj na tą stronę. Niestety nie przebijamy z pocisków hit. Ja oczywiście liczę, że przyjedzie tutaj coś większego, typu typ 5 Heavy albo S100. Tutaj już 2 czołgi ciężkie zajęły pozycję, nawet typ 5 Heavy sam. Czekamy sobie chwilę. Niestety ta strona już upadła. Nie wygląda to zbytnio ciekawie. Ja natomiast podjadę sobie troszkę bliżej. Mam nadzieję, że nasza E5 wyspotuje coś, ponieważ zdecydowała się zjechać z tej górki. Oczywiście STB-1 się pojawia. Niestety jest w takiej pozycji, że nasz opust lufy nie jest w stanie tam się dostrzelić. Ja się dosyć ryzykownie wysunę. Oj, niestety trafiamy w gąsienicę. Nie zadajemy żadnych uszkodzeń. Sytuacja tutaj, po tej stronie, wygląda bardzo źle. Dlatego ja chciałbym się tam wrócić. Ale jeszcze IS-7 się pojawia. Tutaj blisko nas, dlatego chciałbym mu zadać jakieś uszkodzenia. Celujemy dokładnie. Ja akurat tej celności do końca nie ufam, dlatego wolę dłużej przymierzyć, aby mieć po prostu pewność, że trafię, bo nietrafianie w tym czołgu zdarza się dosyć często. To był trochę fartowny strzał, dlatego że nie przycelowałem jakoś super dobrze. Ja się tutaj troszkę wysunę ryzykownie bardziej, a to dlatego oni mnie raczej nie powinni zobaczyć. A ja po prostu chciałbym temu ISowi 7 zadać jakieś uszkodzenia też. Ten S100 tam za kamieniem czasami się wysuwał, ale niestety nie zawsze. Liczę na to, że te czołgi się jeszcze raz tam wysuną. Grill 15 się pojawia. Jest gdzieś tam. Nie trafiliśmy. Jeżeli byśmy trafili, to dostalibyśmy komunikat o tym, ale niestety się nie udało. T110E4. Trafiamy obok jarzma. Tam po prostu z łatwością da się przebić. Wszystko to, co jest poza jarzmem, jest po prostu przebijalne z amunicji premium. Oj, w tego ISA-7 niestety nie udało się trafić. Dosyć pechowo.
Pojawia się znowu T-114. Mam nadzieję, że któryś z tych czołgów się wysunie, ponieważ chcemy jakiś damage po raz kolejny. Ale nie ma zbytnio okazji. O, pojawia się T-114. No i dobijamy go. Bardzo ładnie. Do tej pory nie dostaliśmy żarówki. To jest bardzo dobrą sprawą. Oj, ja niestety nie trafiłem w tego ISA-7. To jest po prostu idealny przykład tej sytuacji, że ten czołg niestety nie jest taki celny, jak to wygląda w teorii. No i penetracja też niestety dosyć przeciętna. Mimo, że strzelamy cały czas amunicji premium, no to dużo strzałów niestety okazuje się rykoszetem. Ja z uwagi na to, że mam bardzo dużo wytrzymałości, aż 100%, po prostu podjadę tam bliżej. Moi sojusznicy stoją bardzo blisko bazy, ale my moglibyśmy podjechać jeszcze bliżej. Zresztą mamy wsparcie, obiekt 268 tutaj obok nas. Możemy sobie podjechać bliżej do tych kamieni tutaj, które się znajdują. Sytuacja na tej stronie bardzo nieciekawie wygląda, ale my musimy skupić się na tej stronie, ponieważ my atakujemy bazę, dlatego musimy ją zdobyć. Więc powinniśmy raczej trzymać się tutaj z tą stroną. Po prostu przepchnąć tą flankę szybciej, żeby wykończyć te pojazdy. Ponieważ jesteśmy w trybie szturmu. Pojawia się S100. Przebijamy go, bok wieży. Robimy side scrapa. O, jest to idealny moment, aby to pokazać. Jak widać, zrobiłem dosyć duży kąt, także po prostu więcej boku widać niż przodu. A mimo wszystko ten S100 po prostu nas rekoszytuje. Ma on te lepsze działo, po 750 strzelające. I jak widać, on nas po prostu odbija. Myślę, że on się z tej pozycji nie wysunie, a to z uwagi na to, że jest tutaj też nasz S100 sojuszniczy. My oczywiście możemy się wysunąć, ponieważ jedynym wsparciem, które ma ten S100, to jest Leopard lub 140, które gdzieś tam sobie stoją. Strzelamy oczywiście po dolnej płycie. Nie chcę ryzykować w gąsienicę strzałem, ponieważ tam może nie wejść. To są pociski hit, a one bardzo lubią się dingać. 140 ma 100% życia. Jest to bardzo fajna informacja, ponieważ chcemy jeszcze zrobić trochę uszkodzeń. Pokazał bok wieży. Bardzo super, weszło. Pamiętajcie, aby dobrze celować. Wtedy więcej uszkodzeń po prostu zrobicie. Ten czołg naprawdę, naprawdę bywa niecelny. Ja tego faktu nie ignoruję. Jak widać, bardzo dużo strzałów już przepuściłem i po prostu nie udało mi się nic zrobić. Możemy pomóc naszemu M60 w zniszczeniu tej 140. Próbowałem strzelić tak w gąsienicę bardziej, ale niestety się nie udało. Ten Leopard tam przed nami na pewno się jeszcze raz wysunie. O, dokładnie. No i zadajemy mu kolejne 500 uszkodzeń, niecałe. Ten nasz M60 jest na jeden strzał. I obiekt 140 na górce. Mamy tu dosyć kiepską sytuację. Mamy tutaj aż za dużo czołgów. E50M dobity. Bardzo dobrze, że go udało się zniszczyć. Byłby dużym problemem. Teraz w sumie największym problemem będzie ten obiekt 430U, który jest tutaj, i Leopard 1, który może nas też tutaj obijać. Opanować bazy raczej ciężko będzie ją opanować. Ja raczej zniszczę tą 140. O, dobrze, już moi sojusznicy to zrobili. Wystawiam się bardziej bokiem. O, widać, tą taktyką, czyli takim kontowaniem się, wystawiając bardziej boczek, po prostu dingamy ten pancerzem. Jest to o tyle superowe w tym czołgu, że po prostu ten bok jest naprawdę mocny, a pod kątem to już w ogóle jest nieprzebijalny.
Mamy tam bardzo dużo pancerza warstwowego. Ja jadę po tego obiekta 430U, o dokładnie. On tutaj wyjedzie, wezmę go taranem. Oj, tylko 180 mu zebraliśmy. Kleimy się z nim. Nie chcę, żeby nas przebił. Oj, niestety nas przebija. Oj, niszczymy go sobie. Wystawiamy znowu bok bardziej. Oczywiście bitwę przegraliśmy, skończył się czas. Zrobiliśmy 5000 niecałe. 377 punktów asysty. Nie starczyło czasu, niestety te czołgi były tak poukrywane, że trzeba było je po kolei dobijać. A bazy by się też raczej nie udało opanować ze względu na to, że bardzo dużo było tych czołgów przeciwnika. Ostatecznie przegraliśmy. A oto i wyniki końcowe. 38 tysięcy. Straciliśmy aż 91 tysięcy. Zrobiliśmy 5 tysięcy uszkodzeń. Tak wyglądają wyniki drużynowe. 4 fragi. Myślę, że to była jedna z na pewno lepszych bitew, jakie rozegrałem. Mam nadzieję, że bardzo dużo tych stron i dużo ilości tych zalet pokazałem. Pokazałem praktycznie wszystko, co powinniście wiedzieć o tym czołgu. Mieliśmy naprawdę różne sytuacje, w których można było pokazać najsilniejsze strony tego czołgu oraz najtwardsze punkty, jak wykorzystywać te działo w praktyce i jak ten czołg po prostu wygląda w bitwie i jak się nim gra w starciu z różnymi maszynami. Dlatego myślę, że ten poradnik bardzo dobrze wam to pokazał. Oczywiście druga bitwa mi nie wyszła. Był to dosyć rzadki przypadek. Zdarza się naprawdę rzadko, żeby zrobić tym tak mało uszkodzeń. Ale z uwagi na to, że grałem to na żywo, to widać, że ten czołg nie zawsze jest taki super, jak się wydaje, że robimy nim po 4 i 5 tysięcy uszkodzeń. Ale naprawdę takie bitwy dosyć często siadają, jak widać. Tutaj praktycznie na luzie zrobiłem 4 tysiące w każdej z tych bitew, poza tą jedną. Dlatego ten czołg ma duży potencjał, na pewno polecam go każdemu, aby go wbijać. Jest on naprawdę dobry. Jeżeli ktoś lubi szybkie czołgi ciężkie z dobrym opancerzeniem, to naprawdę będzie on najlepszym wyborem. Jest on po prostu świetny. W szczególności, gdy walczymy z 8 tierami, to już w ogóle jesteśmy królem bitwy i nie musimy się o nic przejmować. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. To wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że poradnik okazał się przydatny i że chcecie więcej takich materiałów. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze następne propozycje na odcinki. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.